znakomitymi wynikami. Tak króciutko tylko przedstawię statystyki, jak to wygląda w tej edycji. Miasto Jarosław zajęło 57 miejsce na 96 miast i gmin. Notabene w tamtym roku też mieliśmy 57. Łącznie, brawa, łącznie, drodzy rowerzyści, przejechaliście 33 tysiące kilometrów samej rywalizacji, czyli od 1 czerwca do 30. Brawa! Może oddam głos panu burmistrzowi. Dzień dobry państwu. Ja się przyłączam do tych gratulacji. Zwłaszcza, że podzielę się z państwem, że mój syn jako harcerz poprosił mnie, żebym mu pomógł zrobić odznakę. I byłem z nim wczoraj w Tomaszowie Lubelskim na rowerze. Zrobiliśmy 100 km w jedną stronę. I przyznam, że ledwo dzisiaj do was tu przyszedłem i potrzebuję kuracji co najmniej dla dolnych części ciała. Więc ja państwu serdecznie gratuluję tych wszystkich osiągnięć. Jesteście naprawdę niesamowici. A myślę, że świadomie możemy powiedzieć, że są z nami osoby wybitne w tej dziedzinie, które niedawno objechały przecież granice Polski dookoła. Więc chciałbym, żeby każdy z naszych mieszkańców czerpał od was siłę ducha. Także wielkie gratulacje. Dobrze. Naszych pań, kategoria kobiety. Trzecie miejsce zajęła Monika Złomko. Brawa! Dystans, jaki pokonała, to 1000 km z kawałeczkiem. 1066 km. Brawa! Monia! Zapraszamy na scenę. Zresztą to niespodzianka, bo Monika daleko stoicie. Zawsze jest w czołówce, więc pewnie nas to nie dziwi. Drugie miejsce zajęła Bogusława Duda. Brawa! 1702 km. Samej rywalizacji. Oczywiście serdecznie gratulujemy. I pierwsze miejsce zajęła Bernadetta Kipper. 3547 km. Gratulujemy. Mandolina. Dobrze, przechodzimy do kategorii mężczyzn, która przedstawia się nam następująco. Klasyfikacja. Trzecie miejsce. Witold Dietrich. 1900 km. Brawa. Gratulujemy. Drugie miejsce Maciej Wojciechowski. Pokonany dystans to 2204 km. I pierwsze miejsce zdobywa Adam Cynk, 3546 km. Ogromne brawa.
sukcesu. Zarówno tego przejazdu do Polski, jak i do Polski. Wśród nas rowerzystów jeżdżących, prawda, mamy troszkę młodszych, troszkę starszych rowerzystów. Mamy też i dla nich nagrody. Wobec powyższego najmłodszym uczestnikiem rywalizacji został Leon Wodarski. Brawo, 10 lat. Pokonany dystans 99 km z kawałeczkiem. Prawie 100. Wielki szacun, jak to mówi młodzież. Troszeczkę starszy tylko uczestnik tej naszej lokalnej rywalizacji. Pan Wacław Nowak, najstarszy uczestnik. Zapraszamy. Pan Wacław pokonał 49 km. Był ogromny raz. Skradziono mi 300 ile? 400. Już pan wie? Już wszystko wiem, już nawet poznaję. Podobieństwo, gratulujemy. Tutaj prezentowa tablica. Ogromne brawa dla pana Wacława. Ile? I upominki. Tak. To nie mój dyrektor. Na naszej rywalizacji wybieramy też najbardziej aktywnego uczestnika. Uczestnika, który ma najwięcej aktywności podczas treningu, który trwał w marcu, jak i naszej ogólnej, prawda, tej rywalizacji czerwcowej. I najaktywniejszym uczestnikiem został Krzysztof Gierczak, 83 aktywności. Brawo! Jest pan Krzysztof? Nie mamy. Proszę o zrozumienie, droga. Jest, jest, zapraszamy Państwa, zapraszamy na scenę. Ogromne brawa dla pana Krzysztofa. Pokonał dystans 440 km. Brawo! Przypomnę, 83 aktywności. Rower, rower. Dobrze, mamy też również specjalne wyróżnienie pana burmistrza dla grupy rowerowo aktywny Jarosław, której liderem jest Sebastian Mucha. Zapraszamy, Sebastian. Ogromne brawa. To był naprawdę motor napędowy całej naszej rywalizacji. Świetną robotę wykonaliście. Jak to mówi młodzież, powtórzę drugi raz, wielki szacun za te punkty i za te kilometry. Ogromne wsparcie promocji projektu i miasta Jarosławia. Jeszcze raz ogromne brawa. Grupa rowerowo aktywny Jarosław. Tak, chcieliśmy nagrodzić jeszcze jedną osobę, która jeździła również z nami w rywalizacji i też ma tak jak Leon 10 lat. Kilka miesięcy tylko jest starsza od Leona, ale pokonała, słuchajcie, dystans 250 km. Specjalne wyróżnienie i nagroda dla Natalii Lasota. Zapraszamy, Natalia. 250 km. Proszę,
pierwszy rekord. I do zobaczenia. Zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Musia, ty przez cały rok tyle zdjęć nie ma psyka. Jest komu. Jeszcze sekundkę. Oddam głos liderowi grupy, Sebastianowi, bo chcę powiedzieć dwa słówka. Sprawdzę mikrofon najpierw, okay, żeby nie za głośno. Chciałbym przede wszystkim podziękować panu burmistrzowi za to, że zaszczycił nas swoją obecnością wręczanie nagród z córeczką. Więc wielkie dzięki naprawdę. Zapraszamy do jazdy oczywiście z nami. W naszej grupce co niedzielę sobie wyjeżdżamy gdziekolwiek by to nie było. To mniejsza, większa trasa, ale zapraszamy rodzinnie oczywiście. Jak już tu wy przejechaliście, no to zrobicie wszystko bez problemu. Więc wielkie dzięki. Oczywiście życzymy panu Nowemiszowi wszystkiego dobrego w prowadzeniu naszego miasta. Chciałbym podziękować również Robertowi, w tym momencie panu dyrektorowi Mosiru, za to, że przez dwa lata, naprawdę dwa lata, z nami cierpiał. Co chwilę wysyłał jakieś najdrobniejsze rzeczy z kilometrami, które gdzieś tak wszystko załatwiał. Dzwonił do mnie osobiście, a mógł odpisać. A dzwonił, wszystko powiedział dokładnie. Więc Robercie, dużo zdrowia i przede wszystkim też również życzę, żeby się udało zawodowo, to panu burmistrzowi też muszę podjąć tego, nie? Zawodowych rzeczy, to jest po prostu życzę dużo zdroweczka i dużo zawodowych spełnienia wszystkich, jak to nam, nie wiem, obietnic? Nie, oczywiście wiadomo, chodzi programów i tak dalej. I dla tobie również życzę, Robercie, wszystko było dobrze. Chciałbym tą nagrodę naszą grupową, ponieważ ja dostałem w tamtym roku statuetkę, mam ją do dzisiaj, przekazać rodzince trzyosobowej, która z nami jeździ, w tym najmłodsza dziewczynka jest, to Natalia właśnie. Jako grupowa rzecz, jako grupowe wyróżnienie takie, żebyście z nami jeździli w przyszłym roku jak najwięcej. Czyli ty, mamusia, tatuś w robocie niestety musiał być. Więc chciałbym to przeznaczyć dla was, żebyście mieli taką pamiątkę u siebie w domu. Nie wiem, czy tam ci nie spadnie czasami. Okay, nie spadnie. Oczywiście, muszę podziękować wszystkim osobom, które poza naszą grupą, ale dołączyły do naszej grupy jako rowerowo aktywne miasta, czyli jeździły, nie wiem, czy dla Jarosławia, plus do tego w osobnych grupach. Wszystkie osoby, to akurat nie widzę za dużo w tym momencie, natomiast wszystkie osoby, które jeździły i oczywiście rajskim dzieciaczkom, które co roku zawsze robią swoje kilometry. Niestety w tym roku zrobiliśmy 57 miejsce, tak samo jak wcześniej, natomiast przez dwa miesiące w treningu zajęliśmy szóste miejsce, prawie że piąte. Liczone są punkty niestety w głównej rywalizacji, co jak jest dużo mieszkańców, a mało jeżdżących, to jest przelicznik punktowy zły. Natomiast myślę, że w przyszłym roku to się zmieni, troszkę więcej reklamy, rowerowych rzeczy i wtedy może będzie więcej osób jeździło, dzięki temu może zajmiemy lepsze miejsce, jeśli chodzi o główną rywalizację. Natomiast za trening gratuluję wszystkim szóste miejsce, za główną rywalizację, gdzie są liczone punkty, to zajęliśmy 57 miejsce, czyli jesteśmy na tym samym poziomie co rok temu, więc będzie lepiej za rok. Tylko reklama troszkę. Więc dziękuję ślicznie, dziękuję pięknie wszystkim tutaj, dziękuję rajskim dzieciaczkom, dziękuję wszystkim. A przepraszam bardzo, Boziu mój kochany, przecież jeszcze Bernatka i Adaś i Bogusia, którzy przyjechali 3,5 tysiąca kilometrów w charytatywnym rajdzie, na które jeszcze można pieniążki zbierać dla czwórki dzieci. Przepraszam, jakoś tam, wierzę, bez przygotowania. Więc jeszcze wielkie gratulacje, 3,5 tysiąca kilometrów dookoła Polski wśród granic naszego państwa. 3,5 tysiąca kilometrów, 4 czy 5 było dla dzieci? Dla dzieci. Pięcioro dzieci, ale było podzielone na 4 tego. Chyba jeszcze można wpłacać pieniążki, jeżeli trzeba. Zamknięte, już popłacane są ze zrzutki na sposób. Tak. Jeśli możesz prosić, no sekundeczkę, ja tylko podejdę tam, o, już nie muszę podchodzić. Chcieliśmy takie drobne dwa drobiazgi, gifciki dla pana burmistrza i dla Roberta, żeby mu się wiodło dobrze. Zacznę od pana burmistrza. Kubeczek, koszuleczka, no tak, taki gifcik w formie takiej niespodzianeczki, praktycznie.
i dla Robercika, żeby mu się dobrze wiodło i żebyście wypili chociaż jedną kawę z tego kubeczka. Sprawdzimy to. Więc dziękuję ślicznie, przepraszam, zajęło tyle czasu, ale nie ma burzy, więc spoko. Zdróweczko dla wszystkich, oddaj mikrofon. Nie, nie. Jeszcze... Chciałbym jeszcze ze swojej strony serdecznie podziękować panu burmistrzowi za wsparcie w tym projekcie. Oczywiście Centrum Kultury i Promocji, pani Agnieszka, też również ogromne wsparcie. Pani Małgosia Młynarska, Kancelaria Burmistrza Miasta, też ogromne wsparcie. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Ja też dziękuję pracownikom, bo bardzo dobrze tu przygotowaliście za opiekę i pomoc całej grupie. Ja myślę, że jak tak będziemy się angażowali, to faktycznie w przyszłym roku więcej osób będzie jeździło. A myślę, że najważniejsze jest to, jeżeli w mieście pojawią się trasy dla rowerzystów, to wtedy ludzie będą chcieli jeździć i to naturalnie będzie więcej tych kilometrów w przyszłych latach. Ja jako burmistrz i osoby, które ze mną współpracują, chcemy w przyszłości, żeby tych ścieżek było więcej. Ten rok mamy wyjątkowy, musimy uporać się z rzeczami, które nas zostały, ale już w następnych latach postaramy się, żeby tych ścieżek troszkę przybyło w mieście. Wobec tego zapraszamy wszystkich do wspólnego zdjęcia. Zapraszam tatu młodszego. Co to tam, co mama teraz? Tata, tata też jeździ. Tata też jeździ. Halo. Dobra. Nie no, pewnie. Też jeździmy, ale nie tak zabudowa. Wychowani rowerzyści nie uciekają. Na nogę. Na nogę. Wszyscy patrzymy. Dziękujemy bardzo wszystkim. Cenie, ktoś zapomniał, że tu stoi. Ja zapomniałam. Jest nasza. Idźcie, idźcie, idźcie. Co nam jeszcze został? Ile jest Robert? Jeszcze nam została Natalia, tak? O, Natalia, tak? I jeszcze nam został Sebastian. Ja nie jestem finalistą. Tak. Ja nie byłem finalistą, a dziękuję. Dzięki. Dzięki ślicznie. Teraz jakieś dzieciaczki myślą, gdzie by tu jechać teraz po rozdaniu nagród? Ja już nie myślę, bo nie jadę. A dzieciaczki się zastanawiają. Nikt więcej? To na razie. A kto jeszcze?